Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować kompletny album z kolekcji Tops Match Attack Extra sezon 23-24. Na początek tutaj, moi kochani, karta najrzadsza, co 500 saszetek, Hurricane Dream Debut. Ona również należy do albumu. A teraz zaczynamy, moi kochani, prezentację pozostałych kart. Najpierw mieliśmy karty bazowe. Raya, Nunes, Amrabat, Gross, Baleba, Marsh, Fati, Alvarez, Zaniolo, Bailey, Tierney, Bade, Luke Bakio, Ezzazuoli, Barcola, Tella, Bonucci, Volant, Koch, Ebimbe, Kotchap, Sutalo, Aursnes, González, Fresneda, Meret, Rahmani, Osimhen, Guendouzi, Pavard, De Vrij, Alexis Sanchez, Tiaf, Reinders, Okafor, Kopmeiners, Lokman, Zalewski, Biragi, Bonaventura, Schlager, Radkow, Cifuentes, Muslera i Tete. To był komplet kart bazowych. Na kolejnej stronie mieliśmy menadżerów. I zaczynamy. Guardiola, Ten Hag, tutaj mamy Hove, Klopp, De Zerbi, Moyes, Emery, Ancelotti, Clement. Tutaj jest Alguacil, Diego Alonso, Tuchel, Terzic, Rose, Fischer, Xabi Alonso, Slot, Bosch, Sergio Conceição, Amorim, Mazzari, Sarri, Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Gasperini, Italiano i Struber. Czyli w sumie 27 kart z menadżerami. Następnie karty Away Kit. Julian Alvarez, Havertz, Mount, Barnes, McAllister, Pedro, Benrahma, Gündogan, Rodrigo, Lemar, Zubimendi, En-Nesyri, Roca, Vitinha, Mazraki, Olmo, Tapsoba, Max, Wiffer, Dest, Kokciu, Hjulmand, Politano, Castellanos, Dumfries, Hernandez i De Ketelare, czyli też 27 kart Away Kit. Następnie Pitch Side, 18 kart. Bernardo Silva, Trossard, Rashford, Szoboszlai, Lewandowski, Tchouameni, De Paul, Mendes, Skriniar, Zane, Schlotterbeck, Simakan, Werman, Zieliński, Sommer, Maignan, Belotti i Pereira. Po drugiej stronie 18 kart Tunnel View. Foden, Nketiah, Højlund, Nunes, Proves, Araujo, Kepa, Ocampos, Sergio Ramos, przepraszam, Gonzalo Ramos, Kimmich, Royce, Sesko, Hańczko, Cabral, Elmas, Arnautowicz, Pulisic i Furuhashi. Na dwóch stronach mamy teraz Assist Master, a konkretnie Kevin De Bruyne, Saka, Bruno Fernandes, Trippier, Salah, Rafinha, Vinicius, Griezmann, Kubo, Musiala, Xavi Simons, Wirtz, Kvaratskhelia, Barella, Leao, Pellegrini, O'Reilly i Aktur Koglu. Kolejne strony 3, czyli 27 kart, mamy piłkarki z Chelsea. Bright, Wrighten, Kerr, James z Barcelony, Battle, Paraluelo, Bronze, Walsh, Bonmati, Putejas i Hansen. Z Bayernu mamy Eriksson, Stanway, Magul, Harder, Schiller. Z Lyonu Endler, Renard, Horan, Diani i Hageberg.
z Paris Saint-Germain Dudek i Katoto, i Real Carmona, Weir, Abeleira i Saicedo. Następnie mieliśmy cztery karty z finałami, czyli Londyn, to będzie finał Ligi Mistrzów Mężczyzn, następnie Liga Europy Dublin, Ateny, Liga Konferencji i tutaj karta z Champions League Kobiet. Później pięć kart Mega Boost, Haaland, Højlund, Rafa Silva, Harry Kane i Lautaro Martinez. Później cztery piłki, tak samo, męska Liga Mistrzów, tutaj piłka z Ligi Europy, z Ligi Konferencji i kobieca. Następnie pięć kart Hat-Trick Hero, Salah, Ferguson, Vinicius, Kolomwani i Rafael Leao. Następnie mieliśmy 18 kart Global Gamer, Declan Rice, Bruno Guimarães, Luis Diaz, Mitoma, De Jong, Valverde, Sow, Hakimi, Davis, Aronson, Boniface, Gimenez, Gyökeres, Lobotka, Di Marco, Rui Patricio, McGregor i Zaha. Następnie 18 kart Breakthrough Baller, Doku, Hall, Doak, Enciso, Jamal, Güler, Henrique, Ndur, Lukeba, Bakayoko, Forbes, Neves, Diomande, Aslani, Romero, Scalvini, Konate i Sima. Następnie 18 kart Crowd Connection, Grealish, Odegaard, Martinez, Alexander Arnold, Paqueta, Pedri, Bellingham, Depay, Gnabry, Sabitzer, Frimpong, Bergwijn, Di Maria, Goncalves, Çalhanoğlu, Giroud, Nicolas Gonzalez i Tavernier. No i teraz zaczynamy już te rzadsze inserty, a więc 9 kart Black Age Edition. I tutaj jest Bernardo Silva, Christian Eriksen, Robert Lewandowski, Bellingham, Harry Kane, Haller, Aguero, Rooney i Andriy Szewczenko. Na dole trójka, która już nie gra, a wcześniej szóstka, która jeszcze biega po boiskach. Tutaj sobie zrobiłem wolne, żeby po prostu też statystyki mieć do wglądu. I dalej mamy 9 kart Chrome X. I tutaj jest Haaland, Shearer, Salah, Ronaldinho, Bellingham, Rice, Kim, Osimhen i Ronaldo. Czyli trzy legendy, Shearer, Ronaldinho i Ronaldo. No i pozostałe 6 kart to zawodnicy, którzy do tej pory jeszcze grają w piłkę. Również zostawiłem wolne, bo na tyłach mamy wzmiankę odnośnie zawodnika i dalej 9 rzadkich kart Energy. I tutaj jest Foden, Martinelli, McAllister, Felix, Rodrigo, Mitoma, Harry Kane, Kvaratskhelia i Martinez. Następnie mieliśmy karty Kings of Europe i tutaj jest Kovacic, Saliba, Onana, Joe Ellington, Van Dijk, Estupinian, Bowen, Diaby, Gavi, Alaba, Oblak, Oyarzabal, Dembele, Goretzka, Brandt, Openda, Chaka, Götze, Gertruida, Lang, Taylor, João Mario, Taremi, Inacio, Anguissa, Zakani, Thuram, Tomori, Lukaku, Milenkovic, Glouk i Icardi. Następnie karty Man of the Match, Heritage i tutaj Ruben Dias, Ben White, Eriksen, Diogo Jota, Kunde, Modric, Jesus Navas, Lucas Hernandez, Upamecano, Füllkrug, Luke de Jong, Kokciu, Edwards, Raspadori, Immobile i Mertens. I jako ostatnie karty Klub 100. Najpierw mieliśmy zawodników, którzy do tej pory grają w piłkę, czyli Alisson, Walker, Rice, Kvaratskhelia, Mbappé, Harry Kane. Później legendy, które już zakończyły kariery, czyli Schmeichel, Zanetti, Ronaldinho, Kaka,
Totti i Ronaldo. I na samym końcu mamy cztery piłkarki. Renard, Putejas, Kier i Bonmati. No i karta, którą na początku zaprezentowałem, czyli Harry Kane Dream Debut, czyli to, co w albumie jest, to jest komplecik. Pozostały jeszcze karty limitowane, blaszki, karty jersey, więc są jeszcze inne karty do zbierania, ale to, co w albumie, to jest już wszystko. Także moi kochani, dajcie znać, co myślicie odnośnie tej kolekcji, jak u Was sytuacja wygląda, czy też już macie komplet. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!